Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Cezarego Harasimowicza pod tytułem Testament, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce słowami jego ordynansa, afrykańskiego księcia Agrippy Hola. Czyta Janusz Zadura. O tym, żem jest afrykańskim księciem, i o innych ważnych sprawach na sam początek. Posłuchaj, ta co wam chcę wyznać, zanim się przeniesę na łąki niebieskie. Nazywam się Agrippa Hall i z ręką na sercu przysięgam, że wszystko, co tu opowiem, jest prawdą i nic mi się w głowie nie miesza. Tak mi dopomóż Bóg. Dobiegam już cudem jakimś dziewięćdziesiątki. Ale pamięć i umysł mam jeszcze w miarę niczego sobie. Jestem synem afrykańskiego księcia. Urodziłem się jako wolny człowiek 7 marca roku pańskiego 1759 w Northampton w stanie Massachusetts. Gdy byłem całkiem mały, ojciec mój Amos odszedł z tego świata, i moja matka bat Hull, przymuszona biedą, oddała mnie na wychowanie do wolnych, czarnych rolników. Jakże mi już Skończył osiemnaście lat, tom się zaciągnął do armii i służyłem pod rozkazami w regimencie pana generała Johna Pattersona, żeby bić tych psich synów Brytyjczyków, którzy nam się ośmielili wydać, no wiecie, akta nietolerancji, a my chcieli mieć wolną Amerykę. O panu generale Tadeuszu Kościuszce, <grym> diabelnie trudne do wymowy to polskie nazwisko, ale się z tym uporałem, będzie ta historia. I co by ludzie wiedzieli, co się u nas w Ameryce nawyprawiało. Byłem ordynansem pana generała przez cztery lata. Wiele się od niego rzeczy dowiedział o jego życiu, woli, uczuciach, pragnieniach i czynach. No i sam przód tylko wspomnę, jakieśmy się z panem generałem naszli, bo to ważne, co by zrozumieć, że pan generał był mężem o żelaznym charakterze lecz o sercu. Miętkim i wrażliwem. Gdzieś tak chyba będzie w maju 1777 roku. Mocno i na ament zaprzyjaźnili mi się z panem generałem Kościuszką. Oj, brali mi ciężkie baty od Brytyjczyków tam, we forcie Taikonderoga. A potem była krwawa bojaczka pod saratogą. I to budowanie West Point, potem poszliśmy na południe, gdzie się obficie krew lała. Dotarli w wojennym znoju do Karoliny Północnej. No i tam oczom naszym ukazała się żałość i nędza armii kontynentalnej pod dowództwem pana Georgea Washingtona. A jeszcze do teraz po latach widzę łzy, jakie się w oczach pana generała zakręcili, kiedy zobaczył, co się z ludźmi wyprawia na plantacjach bawełny w Karolinie Południowej. Nawet żeśmy byli świadkami buntu tych niewolników, jak te ludzie byli gotowe oddać życie w zamian za wolność od kajdanów? Mi mówił pan generał, że tam, gdzie się urodził, to też jest taka niewola, bo chłopi to są przez panów szlachciców traktowani jak tutaj my. I to go bardzo bolało, bo pan generał najmocniej to wolność umiłował. Pochodził z kraju, co ta wolność mu była odebrana. Ten kraj się Polska nazywa, i na ten czas ta republika szlachecka była rozbierana na trzy kawałki. To jakby pokroić coś żywe i patrzeć, jak krew z niego wypływa Może i też rozumiał pan generał ludzką nędzę Bo pochodził ze szlachetnej, ale biednej rodziny No, żem się rozgadał, co tam Kajsi za morzem, a chce gadać co u nas w Ameryce Bo to mnie najbliższe jak koszula, co ją moja kochana Peggy Mój jasny promyczek, tymi swoimi cudnymi rączkami do bielutka pierze Peggy to moja druga żona o 30 lat młodsza. Pierwszej było Jane, ale ona już na łąkach niebieskich. Ja bardzo przepraszam, że takie moje pierdoły wtrącam, bo miałem o ważnych rzeczach rozprawiać. No to już się bierę w cugle. A było to tak. O tym, jakem się dowiedział z gazety o śmierci pana generała. U nas w miasteczku, co się Stockbridge nazywa. Jest kilka gazet do czytania. Ja przeczytać całkiem umiem, bo mnie pan generał nauczył. Lubiałem zawsze przeczytać gazetę, bo coś można się z niej dowiedzieć o świecie i ludziach i co tam w Ameryce się naszej dzieje, coś my o nią walczyli. Ja najbardziej lubiałem przeczytać Western Star, bo w Western Star rzadko uświadczyłeś czarnucha. O słowo mi się rozchodzi. A poza tym w western Star od czasu do czasu pisało, co się dzieje z panem generałem, no bo pan generał walczył o wolność Ameryki, a potem miał we, w tej tam Europie różne przygody. Nie wszystko Western Star pisało, ale zawsze coś. Jednego dnia w roku pańskim 1795 serce mi stanęło, bo w gazecie napisali, że pan generał umarł we więzieniu w Rosji. Ubrałem się w czarny surdut, i tak w nim żem chodził przez cały czas. Nawet do obory i na pole, jako żałobnik. Aż się moja Jane zeźliła. Zdejmij to, żeż wreszcie Gripi! Wreszcie na mnie, moja kochana żoneczka. Jeszcze wtedy była mocno żywotna. Gripi <grypy> się na mnie mówi tak na co dzień. Lubiałem nawet wam powiem, jak się Jane na mnie wydzierała. Bo robiła to także z jej oczu. Iskry sypali jak z nieba gwiazdy. I zarami flecik grał wesołą melodyjkę ale wtedy mi nie było do chocków, klocków, bo mnie żałość w sercu ściskała po moim panu generale. Nie wrześć na mnie, kobieto, rzeczę ponurym głosem. Ja panu generałowi wszystko zawdzięczam, jak mu się umarło, to trzeba porządnie żałoby odprawić kobieto. Tak mówię. A Jane swoje. To daj nam sze za jego duszę, grypi. Zastanowiłem się. Czoło mi się zmarszczyło, jak woda na naszej rzece, husa tonik, kiedy wiatr idzie od wzgórz. Pomyślałem se, że muszę faktycznie pogadać z wielebnym Heinzem, co by jakoś zbiorowo się pomodlić w kościele kongregacjonalistycznym. Ja, co prawda, nie byłem członkiem pierwszego kościoła w Stockbridge i w ogóle żadnego kościoła, bo tak trochę miałem z Panem Bogiem na pięku. Ale za duszę trza się gdzieś pomodlić, tak wypada. I żeby to nawet miało kosztować pięćdziesiąt centa. Przecież warto tyle zapłacić za zbawienie duszy pana generała, co to mu się zmarło we więzieniu, tam i gdzieś w Rosji. Patrzę więc ci ja na moją Jane. Widzę, jak się sypią z jej oczu iskry. Flecik zaczął przygrywać, jak mówię, chociaż nie powinny mi być w głowie, chocki klocki. No, ale krzepki mózg, czasami silniejszy od litościwej żałości. Ja was wszystkich przepraszam, że o takich rzeczach opowiadam, co powinny być pod kołdrą ukryte, ale to ma się jakoś do mojego generała. A jak to się ma do pana kościuszki, to się dowiecie później, Cierpliwości. Grypi, co ty robisz? Pyta moja Jane. Kazałaś mi kobito zdjąć surdut, to go zdejmuję. No, ale jakoś ci dziwnie z oczu patrzy. Jak mi dziwnie z oczu patrzy? Ja jej na to i już odpinam pasek od spodni. Normalnie, po Bożemu mi się patrzy, mówię. Gripi, ty jesteś w żałobie. Jane, ja jej na to szeptem. Gripi, ona mi na to. No, tu muszę przerwać, bo nie uchodzi opisywać, co my robili z Jane. To są rzeczy, co jednak powinny zostać pod kołdrą. Jak już to się stało? i gwiazdy spadły z oczu mojej Jane na ziemię, to spod moich powiek popłynęły znowu łzy za panem generałem Kościuszką. I zarami przed tymi załzawionymi oczami stanęły te wszystkie lata, cośmy w znoju, krwi i pocie spędzili z kochanym panem generałem na wojaczce. Zapadłem się w sobie, nie wiem na jak długo, jakbym w studnie wpadł, Ripi, mówi mi słodkimi usteczkami moja Jane. — Co tam? Ja jej na to. — Co się chyba stało. — Co się stało? — zapytuje. — No to! Co to? — dopytuje. Moja Jane odwraca śliczniutką twarzyczkę do mnie i powiada słodziutko — Dzieciaka sobie zrobili. Im. Wreszcie! Jane mówi wreszcie, i moja Jane wie co mówi, bo na pierwszego dzieciaka długo czekali. Im. Już miałem te trzydzieści siedem roków. Moja Jane trochę młodsza, ale wiadomo, że czas leci i dzieciaka wyglądali jak słonka na wiosnę. No, nie po to się ten kawalątek ziemi kupiło, żeby nie było tego komu zostawić, jak się pójdzie do grobu. Moja Jane codziennie się modliła do Pana Jezusa, żeby dał nam dzieciaka, ale Pan Jezus, ten co na krzyżu wisi, nad naszym skrzypiącym łóżkiem, to on coś nie chciał nas wysłuchać. Skąd ty, kobieto kochana, wierzymy, że my dzieciaka se zrobili? O, wiem i już. Aha, jeszcze mi powiedz, że to synek będzie, rzekłem i żem się w myślach uśmiechnął do tego synka. Córeczka? Ona mi na to. Zdmuchłem uśmiech w myślach jak płomyk świeczki, bo wiadomo, że chłopak w gospodarstwie jest pomocniejszy. Skąd ta pewność, Jane? Zapytuję jeszcze raz. Gdybyś tak często jak ja modlił się do Pana Jezusa, to byś umiał z nim rozmawiać. Tylko mi grypi nie przerywaj. Umiesz pytlować jak najęty. Nasze ludzie ze Stockbridge słuchają cię jak, no, jak jego mądrale. Ale do najważniejszych rozmów to się nie umiesz wyrychtować. Ja wiem, co mi powiesz, że ja baba jestem i baba inaczej świat pojmuje i do innej gadki jest przystrojona. To ja ci powiem, gripi, że gdybyście wy, chłopy, chociaż tyle mieli uczucia, co brudu za paznokciami, to by ten świat był inszy. I znowuż sypnęły się jej gwiazdy z oczów, ale mnie już flecik nie zagrał, bo mnie zeźliło takie gadanie i mówię, uczucia we mnie nie ma. Mnie serce pęka na myśl o panu generale Kościuszce. Pan generał i pan generał. Żachła się moja żonka. Ci się łzy kręcą, bo ta wasza wojaczka i wojaczka. Co mówisz, kobieto? Już mi się w gardle zagotowało. Ta nasza wojaczka? To wolność przyniosła Ameryce. A ona mi na to. Czy mnie gripi nie denerwuj bo przy nadziei jestem w błogosławionym stanie. Wolność, gadasz. Ładna mi wolność. Tu jej się głos załamał. Mojej Jane. Teraz nie powiem. wam. Dlaczego może później opowiem. W każdym razie, tyle wam zdradzę, że moja Jane nie urodziła się wolna. I ta niewola wlazła jej w duszę i serce jak drzazga, której nie można wyjmnąć. Nic się nie odezwałem. Bo było mi trochę głupio i już nie chciałem jej gniewać, mojej Jane, bo jeśli to prawda, że była zaciążona i od paru minut w błogosławionym stanie, mogło to jakoś na duszę dziecka źle zrobić. No jedne co mi przyszło do głowy, to kocham cię, Jane. A ona mi na to Ty lepiej wstań, gripi, i ubierz się w surdut i idź do wielebnego zamówić mrze. Na niedzielę za tego twojego pana generała. Nie! Nie całuj mnie! ściąg koszulę. No żeby chłop w koszuli robił dzieciaka, a ja potem muszę ją prasować. O tym, jakem zamówił mrze za pana generała. No i żem poszedł do wielebnego po prośbie, co by odprawił bożeństwo za duszę kochanego pana generała Kościuszki. Wielebny od pierwszego kościoła w Stockbridge, Lemuel Haynes, był młodniejszy ode mnie, ale miał już wokół oczu bruzdy zmarszczek od mądrości. I to ładnie się zgrywało z twarzą pastora, bo wielebny ma brązową twarz, bo jest mulatem. Ojciec wielebnego chęcia był czarny i przywieziono go w kajdanach z Afryki. No, jak to się stało, że się tatuś wielebnego zetknął ze szkodką, tego nie wiem, bo ja tam nikomu pod kołdrę raczej nie zaglądam. Ale u nas w Stockbridge języki są luźne, jak puszczone lejce, no to mi się o uszy obiło, że czarnemu tacie i białej mamie. Odebrano niemowlę i dano na wychowanie jakimś białym farmerom. I ten brązowy chłopaczek okazał się nieziemsko zdolny. I pokończył studia, na księdza się wyuczył. On, wielebny Lemuel Haynes, to on, nawet po grecku umie i po łacińsku. Ale to nie wszystko, wam powiem, że. Wielebny też bił się za Amerykę w armii kontynentalnej. Cud, że nie zginął, bo by nie został w Stockbridge proboszczem. Pewnie się trochę dziwicie, że mamy proboszcza półczarnego. No, tak u nas już jest, w naszym miasteczku, że wierni wybrali proboszcza mulata. Ja nie wybierałem, bo do kościoła wtedy mnie chodził. U nas. W Stockbridge nie to, żeby zarabiali, słodzili czarnym, jak y, moja kochana druga żoneczka Peggy słodzi lemoniadę miodem. To to, to to nie. Jakby nasze Stockbridge było lemoniadą, to ta lemoniada byłaby gorzka. Alem się za bardzo rozgadał i zjechał z gościńca jak pijany woźnica. A to było tak. Wziąłem pięćdziesiąt centa z pudełka po tytoniu, w którym żem trzymał pieniędzy na czarną godzinę, i poszłem do Wielebnego. Wielebny mieszkał tam i niedaleko, gdzie jest indiański cmentarz. Bo trzeba wam wiedzieć, że nasze miasteczko to ono takie bardziej najsamprzód indiańskie było. Mieszkali tu indiańcy od mohikanów, wapingerów i mochałków. A białych było mniej. A czarnych jeszcze mniej. No to się... Nie dziwcie, że był całkiem spory indiański cmentarz, na którym później chowano wszystkich. Ale pewno ciekawość was bierze, dlaczego Wielebny sobie umyślił mieszkać pod bokiem indiańskich nieboszczyków. Ja tam pod kołdrę i w duszę raczej nikomu nie zaglądam, ale mnie się widzi, że Wielebny chciał indiańców jeszcze po ich śmierci nawracać na Pana Jezusa. Że znowu zboczył z drogi jak napity furman. Już się bierę w cugle, O czym to ja? A, idę do wielbnego. Tylko trochę mi głupio, bo w kościele mnie nie uświadczysz. Wchodzę na werandę, pukam do drzwi i sam wielebny mi otwiera i staję w progu. A pogoda była tego dnia ładna. Na srebrzystych skroniach wielebnego osiadły złote, słoneczne nitki. E, gdyby ta siwizna była śniegiem, to by się płatki rozpuściły pewnikiem. Witaj, gripi. Mówi wielebny Heinz. Jakoś tak ponuro. No, co dziwne, bo zawsze nasz wielebny jest uśmiechnięty. Ja do wielebnego z. wielebny mi przerywa. Co dziwne. Bo nasz wielebny nigdy nie przerywa, jak się do niego gada. Wiem, z czym do mnie przychodzisz, gripi. Mówi. I ustępuje z progu i robi taki ruch ręką, jakby kosił sierpę pszenicę. Wchodzimy do środka, najsampierw no robi mi się ciemno przed oczami, bo no tak zawsze jest, jak się wejdzie ze słońca do cienia. E, potem mi się robi już jaśniej, a potem znowu ciemno, bo co widzę? Na dębowym stoliczku leży rozłożona gazeta. Znaczy się Western Star. A w gazecie wiadomość, że Tadeusz, Kosciusko nie żyje. Wielebny podsunął mi krzesło pod tyłek, żebym sobie klawnął. Milczę, jakby mi kto dratwą zaszył gębę. To twój ukochany dowódca umarł. Przerywa ciszę wielebny, wskazując na gazetę. Właśnie, odpowiadam półgębkiem. Pewnie ci serce pęka. Właśnie. I pewnie przyszedłeś po pociechę. No, bąkam pod nosem, bo ja do kościoła nie chodzę, a tu niby przyszłem po pociechę. Ja mam cię pokrzepić pociechą. Właśnie. Wyciągam z kieszeni surduta pięćdziesięciocentówkę i mówię. To za duszę mojego pana generała, co by te dusze do nieba sprowadzić, albo jaki cud sprawić. I w tym momencie oczy wielebnego Heńca nabiegają krwią, jakby się wilczymi oczami zrobiły. Takem się zestrachał, że chciałem rzucić pięćdziesięciocentówkę na gazetę, ale się nie zestrachałem do końca. Pomyślałem se, że. Wielebny zły na mnie. No jak to? Taki Agrippa Holo, mija kościół szerokim łukiem, a teraz po prośbie do księdza przychodzi, jak wtedy, kiedy my ślub z Jane brali? Ale źle oceniłem wielebnego heńca, Bo on w ogóle, mojej niewiary się nie czepił. A potem było tak na mszy w kościele. Przeczytam, bo te słowa wielebnego zapisane, byli w gazecie, tylko okulary se włożę. Tę gazetę, żem zachował na wiecznej rzeczy pamiątkę. Ile warta jest dusza człowieka? Pięćdziesiąt centów? Zapytuję. Może dolara. Może sto dolarów. Może tysiąc. A może kilkanaście tysięcy. Ile jest warta dusza żołnierza, który walczył za naszą wolność? Ile trzeba krwi i potu wylać, żeby to wyliczyć? Ile jest warta obrona wolności nas wszystkich, nas, białych, czarnych, czerwonych i ludzi o wszelkich barwach skóry i duszy? A może barwa skóry i duszy ma inną cenę? Może jedna jest droższa od drugiej? A czy krew Murzyńska jest innego koloru niż krew białego człowieka? Otóż powiadam wam widziałem wiele krwi na wojnie. Wsiąkała w ziemię toczona z białych, czarnych, indiańskich żył, a była jednako szkarłatna. A teraz posłuchajcie posłuchajcie uważnie każdego słowa. My. Naród Stanów Zjednoczonych. W celu tworzenia doskonalszej Unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania dobrodziejstw wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki. Każde słowo tu jest warte nie pięćdziesiąt centów, nie sto dolarów, nie tysiąc. Każde słowo warte jest naszej krwi. Ale wszyscy z nas powinni oddać życie za najważniejsze słowo, które tu padło. To słowo brzmi: wolność. Wolność dla każdego. I tak orzecze nasza deklaracja niepodległości, uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Amen. Amen. Takie to było kazanie naszego proboszcza ze Stockbridge, wielebnego Lemuela Heinza na niedzielnej mszy odprawionej za duszę pana generała Tadeusza Kościuszki. Wyszli pod ramię z moją kochaną Jane z kościoła i zaraz nas zaczepił pan Sedgwick. I o panu Sedgwicku coś dalej wam opowiem, ale jeszcze nie teraz, bo to imsza historia. Tyle mogę szepnąć, że... Dorabiałem syna jego farmie, bo z mojego lichego poletka nie szło wyżyć. No to pan Sedgwick zaczepia mnie i mówi. Jak ci się grypi podobało to kazanie czarnucha? Przełkłem gorzką ślinę i mu odpowiadam, panu Sedgwickowi. Ser, wielebny Heinz jest w połowie czarny, a w połowie biały. Mnie się podobała moja czarna połowa, a panu pewnie ta biała. Ukłoniłem się i poszedłem z moją Jane pod rękę. A potem się okazało, że zdarzył się cud, bo okazało się, że pan generał żyje. Może dlatego, że pan Jezus zobaczył w kościele niedowiarka. O tym, jak pan generał ożył i wołał pana Tomasa Jeffersona. Mówię wam, ludzie. Uważaj ta co czytacie po gazetach, bo potrafią kłamać jak najęte. Cała ta straszna wiadomość, że pan generał wziął i umarł w rosyjskim więzieniu okazała się bójdą. Trochu... Szkoda mi było czarnego surduta, co w nim chodziłem w fałszywej żałowie, bo się umemłał i moja część darła na mnie buzie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No bo nasz wielebny, piękny miał kazanie i panu w wpięty poszło. U pana sędziego Sedgwicka, Jak już bym wspomniał. Służyłem, żeby se dorobić jako kamerdyner i majster od wszystkiego, bo ja mam dwie prawe ręce, co umiał wszystko zrobić przy gospodarstwie Pan Theodor Sedgwick, to on taki dziwny człowiek jest, bo z jednej strony trzepie jęzorem na czarnych, ale z drugiej strony stać go, żeby coś dobre dla nas robić tu wam powiem, że gdyby nie pan Sedgwick, to bym się nie naszedł z moją Jane. Bo moja Jane uciekła od białego pana, co ją bił. I pan Sedgwick ją wybronił, bo on adwokat. I odebrał właścicielowi. Pan Ingersol się ten okrutnik nazywał. I przyjął Jane do siebie na służbę. I tam my się naszli. No, tak już jest z tym... Panem Sedżwikiem, ale co to ja chciałem. A, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No bo, jakby to western star nie nabajdużyło, że pan generał Kościuszko wziął i umarł, to by my z Jane się nie pokłócili. A jak my się pokłócili, to z oczu mojej kochanej Jane sypnęli się gwiazdy. A jak mojej żoneczce sypnęli się gwiazdy, to my se dzieciaka zrobili. A i tak myślę, że z fałszywej śmierci prawdziwe życie się narodziło. O i tyle mam na poczku do powiedzenia, a czas wracać do pana Kościuszki, bo on tutaj najważniejszy. To było... Zala na początku drugiej połowy sierpnia roku pańskiego 1797, kiedy statek Adriana przybył do Filadelfii. Miałem wtedy 38 lat. I jeszcze mi flecik potrafił ławo zagrać? Ja to tak trochę po swojemu będę zabarwiał, bo lubię, żeby było, jak gdybyście tam byli na własne oczy, wszystko widzieli. No więc. Gorąc się z nieba leje, jak z rosół, ta Adriana dobija do nabrzeża. Jest taka dziwna sprawa z tymi statkami i okrętami, które przez ponad dwa miesiące płyną do Europy. Trochu mi głupio o tym mówić, ale one śmierdzą te statki. Możecie sobie wyobrazić, ile smrodu od potu żygowin i za przeproszeniem od głowien wsiąka w deski pokładu, jakże tak długo płynie bez ocean. Różne ludzie mi mówili, że jak dobijały statki do Charleston z ludźmi porwanymi z Afryki, to już na mile od morza wionęło smrodem bólem, upokorzeniem i śmiercią. Tak dopłynęli do tej naszej Ameryki. Moja kochana mamusia i mój tatuś, afrykański książę, co go w kajdany zakuli. Nas dwanaście milionów podobnież razem z tym bólem i łzami na śmierdzących statkach przywieziono tutaj. Ale wracajmy na nabrzeże w Filadelfii, gdzie dobija Adriana. Statek okrutnie capi. Się zebrali na pokładzie marynarze, wszyscy otworzyli japy i wrzasnęli trzykrotnie. Jak żyje, Kościuszko! Yy, Ta mój na brzegu stoi gęsty tłum i odpowiada trzy razy: „Nie żyje, Kościuszko! Niektóre łamali se języki przy tym okrzyku, a żeś ich mać nie powinni, bo pan generał to było już nazwisko, że ho, ho! I każdy jeden powinien był się z nim uporać. Tak jak ja się uporałem. Nagle. Wszystko milknie, jakby głosy sierpem skosił. Ludzie patrzą, jak z trapu schodzi pan generał. Co, co ja mówię, schodzi. Znosi go jakieś wielgachne chłopisko. Zara, jak już są na brzegu, to się znajduje krzesło, fotel albo coś i pan generał przysiada ledwo żywy na tym czymś. A musiał ten statek Adriana zionąć bólem, bo pan generał Kościuszko był niemiłosiernie zbolały i cierpiący. I, i, jeszcze nie powiem, dlaczego pan generał był taki umęczony. Poczekajcie. Pewnie wam się po głowach plącze pytanie, że jak nie od morskiej tułaczki tak był zmitrężony, ale jakimiś wcześniej zadanymi bólami, to po co wsiadał? na ten statek i zadał sobie jeszcze większe cierpienie. Wszystko się wyjaśni, ale po kolei. Rozgląda się pan generał po otaczających go ciasno ludziach i pyta słabym głosem: A gdzie Jefferson? Odpowiada mu milczenie i wzruszenie ramion. No to Kościuszko zapytuje raz jeszcze, tylko mocniej, bo pan generał potrafił grochnąć mocnym głosem. Pytam: Gdzie jest pan? Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson, dlaczego go tutaj nie ma? I znowu milczenie. Jakby wszystkich zatkało korkiem albo coś, wtedy z oczów mojego pana generała popłynęły łzy. Po jednej z każdego oka. Popłynęły i potoczyły się po bladych, zapadniętych policzkach. Muszę wam ze smutkiem powiedzieć, że pan generał miał pięćdziesiątkę na karku, ale ten kark był tak przygięty, jakby już ze siedemdziesiąt roków pan generał nosił na nim kamień jakiś. I ten widok, i ten smutek, i ten ból w oczach i te łzy toczące się po bladych, pomarszczonych policzkach. Aj to ponoć był straszny widok. Pana wiceprezydenta Jeffersona przyjaciela od serca nie było wśród witających we Filadelfii, na brzegu Ameryki, co to o jej wolność pan generał walczył i głowę nadstawiał. Może serce pędz z żałości. Ja jak mi opowiedzieli o tym przyjeździe pana Kościuszki i nieszczęsnym jego widoku, to se zadawałem to pytanie sto razy: Dlaczego pan Jefferson? Schował się przed panem generałem jak mysz w dziurze. O tym, jakżem chodził po izbie z kąta w kąt i o rycerskim pistolecie. Pan generał zatrzymał się w Nowym Jorku, w domie pana generała Horacia Gatesa, pod którym służył podczas naszej wojny, tej przed laty. Jakem się dowiedział, że pan generał jest żywy i do Ameryki zawitał, a wzmiankował to ten sam western star, co wcześniej na bajdużył o jego śmierci. To mnie zaczęli mrówki po nogach latać. Chodzę ci ja po izbie w tej nazad i miejsca se nie mogę znaleźć. A ty co, grippy? Terpentyną żeś se tyłek natarł? Mówi moja Jane i przykłada cycka do buzi Jamesa. Bo wtedy kmielimy już dwoje dzieciaków. Najprzód wreszcie u nas na świat przyszła dziewczynka, Charlotte jej na imię dali, a potem chybcikiem chłopaczek James na ten Boży Świat wyskoczył. No i dobrze, żeśmy się doczekali chłopaka, cieszyłem się, bo będzie kto mógł robić przy gospodarstwie. Nie to, że ja bym miał coś naprzeciw, że pierworodny dziecek to dziewczynka, co to? To nie. Jak Charlotte na świat przyszła, to miałem ochotę upić się pod wstrząśniętym młynem, ale się nie upiłem, bo ja nie piję, bo mi się język plącze przy gadaniu, a ja lubię gadać. No, w każdym razie, byłem szczęśliwy, że Charlotte zawitała na ten nasz świat, tylko że się przez tydzień bez przerwy darła. Bo miała kolkę. No i chodzę po izbie, jak wilk w klatce. Jane mówi, że mam tyłek wysmarowany terpentyną, a ja tylko burczę pod nosem. Wreszcie Jane odstawia Jamesa od cycka, bo się nażarł, i zasnął jak aniołek. I moja żonka staje przede mną i tak mówi: Ty weź ten swędzący tyłek w troki gripi, i jedź się spotkać z tym swoim generałem. Ja jej na to. Uch, dach na oborze u pana Sedgwicka przecieka, muszę go naprawić Idź do pana Sedgwicka i gadaj z nim, co by cię puścił Jane mi na to Nie mam śmiałości, ja jej na to Jane zagarnia lewą ręką rąbek sukni Tak jakoś złośliwie Prawą kładzie Jamesa do kołyski i chowa cycka w gorsecie Sie weź w garść, chłopie Pan Sedgwick nie gryzie i czasami ma miętkie serce no, Nie pójdę, jakoś mi nie tego A, teraz moja Jane obiema ręcami zagarnia sukienkę już całkiem zezłoszczona i odwraca tę swoją buziuchnę prosto w mój nos Ty chcesz, żebym ja tu zdurniała przez ten twój bzik? Trzeci dzień tak chodzisz z kąta w kąt i dzieciakom spać nie dajesz – Co robisz, Jane? – Idę. – Dokąd? – Do pana Sedgwicka. – Zostań, kobieto! – Ani mi się rozgrypi! Ja to załatwię. Ej, Jane znowu zamiata suknią deski w izbie i wychodzi. Pewnie by chciała trzasnąć drzwiami, ale nie trzaska, bo dzieciaki śpią. Ale długo nie śpią. To znaczy, pierwsza się obudziła Charlotte i oczywiście drze się w niebogłosy. No to potem na ten wrzask budzi się James, i oba się drą, jakby Zara miał być koniec świata. Biorę Charlotte na ręce i ją kołyszę, ale to nic nie daje. Buntowniczka jedna od narodzin Jezu Chryste, pewnie cycka chce Ale ja przecież nie mam cycka No to ją kołyszę No to trochę Charlotte się cichnie No to James teraz zaczyna koncert No to włącza się Charlotte I dają duet na dwa rozwrzeszczane gardła Wtedy przychodzi mi do głowy żeby coś zanucić. Ale ja tam nie umiem takich kołysanek, jak umieje moja Jane, więc nachodzi mnie, żeby zaśpiewać. Janki dudu, co to śpiewali na złość Brytyjczykom pod Saratogą, jak składali broni szli do niewoli. I wiecie, że podziałało? Chociaż ja fałszuję <gryw> jak popsuta katarynka! O? Jedno i drugie, Charlotte i James się zamkli. Wtedy. Znowu zacząłem krążyć po izbie jak wilk w klatce, jakbym odmierzał kroki dzielące mnie od Stockbridge do Nowego Jorku, gdzie się zatrzymał pan generał. Ej się, nagle drzwi otwierają i staje w nich Jane i mówi. Zgodził się. Patrzę na Jane i mówię, kocham cię, Jane. A ona mi na to, dobra, dobra, pan Sedgwick się zgodził, bo przyjechał do niego umyślny od generała Gatesa czy jak mu tam, z poleceniem od tego twojego generała, żebyś się stawił u niego, bo ma jaką ciś ważną sprawę. Do mnie? Sprawę? Wydukałem. Pan generał Kościuszko? No chyba nie do mnie. Jane mi na to i dodaje po chwili, więc ty mnie nie dziękuj, gripi i no panu Bogu. A niby za co ja mam mu dziękować? Za zrządzenie losu! Następnego dnia, zamiast się zastanawiać nad zrządzeniami losu, to wyjmnąłem pistoleta z szuflady komody, co żem ją sam zbił z sosnowych desek, był w szkatule, zamykanej na kluczyk. Sprawdziłem, czy aby kuli nie ma w lufie i czy zamek skałkowy odbija jak należy. Odbijał jak należy, ale. Na wszelki wypadek naoliwiłem spust, bo wydawało mnie się, że trochę zgrzyta Moja Jane patrzyła na to z ukosa i ponuro milczała, ale w końcu nie wytrzymała, żeby nie pyszczyć To będziesz strzelał do generała? Dajże spokój, kobieto, co ty mówisz? Zeźliłem się No to na co ci to żelastwo? Odłożyłem pistoletę na stół i zajrzałem mojej żonce prosto w te jej harde oczęta Ile razy ci już mówiłem, że to jest niezwyczajna broń? znałeś z tym żelastwem chcesz se biedy napytać? Nie twoja rzecz, kobieto. A jak tam sobie uważasz? I no potem nie biadol, że na ciebie pan Bóg krzywo patrzy. Wzroszyła ramionami. Mnie to jeszcze bardziej zeźliło. W gardle mi się złość zagotowała, ale... Ją jakoś przełknąłem Bo dzieciaki spali i nie było co głosu podnosić Ja zresztą nie lubiałem na Jane krzyczeć Jane lubiała na mnie głos podnosić Taka już z niej była Rogata natura sieć, panie nad jej duszą Tu wam muszę powiedzieć Że pan generał Nigdy na mnie głosu nie podnosił Pan generał prawie W ogóle nie podnosił głosu I no jak był zeźlony to mu się czoło marszczyło i ten jego zadarty nos robił się jeszcze bardziej zadarty. I pan generał warczał takie em, polskie przekleństwo jedne. A jak go smutek ogarniał, to mu się w oczach chmury gromadziły. I z oczów znikał błękit. Bo pan generał miał błękitne oczy. Ale... ale a ja o tym pistolecie skałkowym, com go położył na stole słóweczko chciałem wspomnieć. No to powtórzę, com rzekł moi Jane. To jest, mówię przez zaciśnięte zęby, aż mnie szczęka boli. Pistolet, com go dostał w prezencie od pana generała. Oho! odpowiada Jane i dalej wzrusza ramionami, jakby to była mucha. Co lezie po ścianie, a niewielka pamiątka. To jest... Ze szkoły rycerskiej jeszcze, wiem, 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 wiem. Sto razy żeś mi o tym bajtlował. Ona na to i patrzy na ten cenny przedmiot jak na tę muchę, co lezie po ścianie w tej nazad. Ze szkoły rycerskiej, mruczy Jane, w Polsce, we Warszawie, trzymie nerwy na postronku, mruczy pod nosem nadal, a mnie już złość mija. No bo jak Jane może zrozumieć, co dla mnie znaczy ten rycerski pistolet. Tak sobie myślę, że drugiemu człowiekowi trudno zrozumieć, co inny człowiek ma w sercu, bo to, co masz w sercu, to tylko twoje. I żebyś nie wiem, jak się wysilał, żebyś spuchnął z tych wysiłków, to nie potrafisz oderwać tego kawałka serca i włożyć go w serce drugiego człowieka. Zawsze zostaniesz sam. Ze swoim smutkiem, radością, wspomnieniem, pamięcią, bólem albo szczęściem. To, co dla Ciebie jasne, dla drugiego może być mętne. Co dla Ciebie pamiątką najmilszą dla drugiego bzdetem, muchą leżącą po ścianie. Patrzę Ci ja na tego rycerskiego pistoleta, wracam wspomnieniem. Mam w oczach pana generała i widzę, jak się po ciężkiej wojaczce we Filadelfii żegnamy i padamy se w ramiona i na to inne żołnierze gały wytrzeszczają, bo się czarny wojak obejmuje z białym oficerem. I ja mówię, panie generale, a zobaczymy się kiedy jeszcze? Bóg jeden wie gripi. pan generał odpowiada, jeżeli Bóg jest miłościwy, to nas jeszcze ze sobą zetknie, mówię. Zamyślił się pan generał. Tylko że nie wiedział, czy myśli o Panu Bogu, czy o tych ścieżkach, które prowadzą ludzi do siebie. No i nagle pan generał, Kościuszko, wyjmuje z zapasa tego rycerskiego pistoleta i mówi: weź to, na pamiątkę gripi. Mnie. Dech w piersiach zapiera, bo wiem, co to za pamiątkowa broń. Bo mi pan generał wcześniej już opowiadał. Ale oprócz tego, jeszcze mi w gardle miętka gula utkwiła, bo jażem podczas całej wojny nie miał własnej broni. Takiej, co tylko mnie i nikomu innemu się przynależy. Ale ja w, nie, nie mogę tego wziąć, dukam. A pan generał wciska mi pistoleta w dłoń. To rozkaz, gripi. A jak rozkaz, to rozkaz. — Panie generale, ale niech ci służy po sprawiedliwości, a nie... — No wiesz, Grypi, po co ci będę gadał? — To jest, ser! — Zasalutowałem. Przeciągłem dłonią po lufie, ale po to było dotknięcie jakby czegoś żywego. — Głupio tak mówić, bo pistoletem się ukatrupia, nie daje życia, ale dla wojaka to inaczej wygląda. Sami wiecie, chowam tego... Pistoleta za paskiem patrzę w oczy pana generała i. A teraz wam nie powiem. O co jeszcze chodziło później z tym pistoletem i o co burczała Jane ze złością, bo mnie gula znowuż w gadle staje. Może kiedy indziej to opowiem. O tym, jak usypiałem moją córcie Charlotte. Żem się zbierał do wyjazdu. Co by się spotkać z panem generałem, a lubię je przed podróżą se porządnie pospać, bo sen to jest pokarm dla duszy, co? A tu nasza Charlotte nie daje oka zmrużyć i drze się jak stare prześcieradło. Ja wiem, że zaraz James rozedrze się po siostrze i będzie koncert na dwa podarte prześcieradła. Gripi. Gada moja Jane. Ja już sił nie mam do tych dziecków. Zrób coś z tym, kochanie. Co mam zrobić? Zapytuje zeźlony, a James kopie przez sen giczałami w kołysce. No bajkę opowiedz, albo coś. Bajkę. A o czym ci ja mam niby bajkę opowiedzieć? No sam coś wymyśl. O smoku jej opowiedz. O, o smoku. Żem się obruszył. To mi się jeszcze bardziej rozedrze. No to o jakim ciś rycerzu, co tego smoka zadziałał? No, no weź opowiadaj, Griffi, bo ja już nie mogę. No, o rycerzu. Mówisz, złotko. Przysunąłem się z zyblem do kojca Charlotte. Popatrzałem przez szczebelki na tę pućkę i gadam. A ci opowiem, kurczaczku, o pewnym rycerzu. Chcesz? Charlotte zamkła dzioba. Wyciągła rączki, jakbym nie chciała złapać za nos Był taki jeden Chłopaczyna za morzem Zaczynam cichuśko Się urodził w biednej chacie No i tak tego Pozbierałem myśli, co by ciąć dalej gadkę Jak już urósł I miał trochę oleju w głowie Krzepy w mięśniach i wichru w duszy to se umyślił, że chce być rycerzem. No to poszedł do szkoły, gdzie się uczyli na rycerzów. Ale jak już został rycerzem, to się okazało, że dla rycerza nie ma roboty. Gaga, gu, gu, mi na to Charlotte i ciągle nie chce spać. A gdzie smok? Pyta ziewając, moja Jane. Smok się czaił! I chciał pognąć królestwo tego rycerza. Ale jakżem powiedział, nikt nie pragnął, coby ten rycerz zamachał mieczem. No to rycerz wziął dupę w troki i jak ty się do dziecka wyrażasz gripi? Mi dogaduje, Jane. A ty śpij, bo to nie dla ciebie bajka. Jej na to i ciągnę. To ten rycerz pojechał do innego kraju. A tam się gadało, że wszystkie ludzie są równe. I to sobie rycerz zapamiętał, no nie? Po paru latach wrócił do kraju mądrzejszy, ale nędza go dalej nie opuszczała. To się najął na nauczyciela i dawał lekcje. Z machania mieczem? Pyta Jane i już nie ziewa, bo ją moja bajka zaciekawiła. Nie, z matematyki i z takich różnych innych... Mądrych rzeczy. No, i ten rycerz je zakochał w swojej uczennicy, jednej pięknej pannie Ludwice od bogatego ojca, i chciał się żenić. Ale ten bogaty pan powiedział, że syno garlice nie są dla wróbli. Tymczasem rycerz nie był w ciemię bity i postanowił porwać piękną pannę. No, niestetyż. To się nie udało, bo ojciec panny odbił córkę. Panna na odchodne dała rycerzowi chustkę i pukiel swoich włosów. No, ale co z tym smokiem? Gęga mi Jane, ciszej, złotko! Mówię ze zielony, bo Charlotte nie myśli zmrużyć oczków, a James ciągle się wierci w kołysce. Dowiedział się rycerz, że drugi smok jest za morzem I se pomyślał, że jak ludzie nie chcą, żeby dziabnąć tego smoka Co po sąsiedzku zionie ogniem, no to będzie walczył z tym smokiem zamorskim Wsiadł na okręt i wyruszył za morze Aż tu nagle rozpętał się sztorm i ten okręt całe się rozstrzaskał o rafę. Wszystko mogło się skończyć w falach i głębinach. Chycił się rycerz połamanego masztu i dopłynął do brzegu wyspy, a potem, a potem zmogło mnie, dosnutą bajką, aż mnie powieki opadli. Nie śpij, Grippy, gadaj, co potem. O, ockłem się. E, na czym to ja skończyłem? A! E, pan generał udał się do portu St. Peter. Czy jakoś tak. Wynajął u rybaków łódkę i tą łódką przypłynął do Filadelfii. A? Niemożebne? No, możebne! To było jakoś tak z tego, co mi pan generał mówił już pod koniec sierpnia 1776 i już my mieli podpisaną deklarację niepodległości. No, ja wiedziałam, że ty o tym swoim kościuszce bajka opowiadasz. Nic już dalej nie słyszę, bo mi głowa opada obok szczebelków, gdzie zasnęła słodko Charlotte, i śni mi się, że pan generał już we Filadelfii. I jak raz idzie do drukarni pana Benjamina Franklina. Opuszcza okulary pan Franklin i patrzy na kościuszkę, co stoi w progu, a gość przedstawia się i mówi, że chce walczyć o Amerykę. Ma pan, panie. Pan Benjamin Franklin próbuje wypowiedzieć nazwisko pana kościuszki, ale za nic mu to nie wychodzi, więc pan Franklin mówi: Czy ma pan, panie kapitanie? Jakieś listy polecające? Nie mam. No to wielka szkoda. Ale ja zamiast listów mam talent. Jaki? Pyta pan Benjamin Franklin i poprawia okulary na nosie, co by się lepiej przyjrzeć Polakowi. Inżynierskie mam umiejętności i wiem, jak to na wojnie wykorzystać. Zastanawia się pan Benjamin Franklin. I oczami zamiata Kościuszkę z góry na dół, a potem z dołu do góry. I jakie ma pan pochodzenie, panie Kości. <laughs> panie kapitanie? Jestem szlachcicem. A jakie poglądy? Zastanawia się pan Kościuszko i mówi po chwili wolność, równość, braterstwo. I po to płynął pan z Europy? Tak, ser. Proszę mnie przeegzaminować z moich umiejętności Zastanawia się pan Benjamin Franklin i mówi po chwili Mamy tu takiego jednego, on nie inżynier co prawda, ale mierniczy No i ten nie inżynier, a mierniczy przeegzaminował pana Kościuszkę I pan Kościuszko zdał ten egzamin i Zara już przez kongres i Wydział Wojny został wcielony do armii. I tak to się zaczęło. O tym, jak my padli sobie z panem generałem Kościuszką po latach rozłąki w ramiona. Z naszego Stockbridge do Nowego Jorku to jest jakie 150 mil. Na Kudiu chyba jechałem ze dwa dni, a setyłek. Obtarłem, bo dawno w nie siedział. Może trochę więcej jechałem niż dwa dni. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że było pięknie na świecie. Bo to był wrzesień. Mijałem złociste pola kukurydzy, gdzieś tam mój pszenica jak platyna, a tam mój znowuż sady gruszków, jabłonek, a tam mój napęczniałe sokiem brzoskwinie. I takem sobie myślał, że Pan Bóg jest dobry, że takie cuda na ziemi robi, ale też jest zły, że w tę ziemię musi krew wsiąkać i połamane szrapnelami kości robią za nawóz dla tej kukurydzy i pszenicy. Nie żeby często, ale czasami bąkałem o tym mojej Jane, żeby jej powiedzieć, że Pan Bóg nie tylko jest miłosierny, ale i niemiłosierny. Moja Jane na to, że grzesze i galam bluźnierstwa, bo to, co złe, to szatan robi. A ja i na to, że jak Pan Bóg taki wszechmogący, to niech tego diabła za gardło chyci i go udosi. I nie będzie już zła na świecie. Ona no mi na to, że jakby nie było zła, to by nie było dobra. Bo wszystko by było nijakie i człowiek nie rozpoznałby co dobra, a co złe. No i tak mi. Prawiła farmazony, a ja i tak wiem swoje Bo na wojnie byłem i jestem mądrzejszy Bo się na to złe napatrzyłem Swoją drogą, jaka ta moja Jane litościwa była wobec losu Co jej Pan Bóg ten los sprawił Bo moja Jane była w niewoli i musiała uciec z Lenox To jakieś siedem mil od naszego Stockbridge Od okrutnego pana, bo ją bił ale powiem wam, że onego wrześniowego wieczora tak sobie o Panu Bogu raźniej, żem pomyślał, bo on sprawił, że pan generał żyje i pewnie zara się z nim spotkam i dowiem się, co to za ważną sprawę do mnie ma. W końcu dojechałem kłusem do Manhattanu od północnej strony, gdzie tam mój mieścił się dom generała Gatesa. Ja mogę Wam powiedzieć, że to była bogata farma. O, jak nie wiem miała 200 akrów sad, jabłonkowy ogród i warzywnik, sześć krów, trzy kunie no mówię Wam, zacne gospodarstwo ale to przecież generał Horatio Gates był, co pod nim walczyli w bitwie o Saratogę a teraz generał Gates gościł mojego pana generała Rzema. Zatrzymał klaczkę, co mi ją użyczył na podróż pan Sedgwick. Staję ci ja przed bramą, a przy bramie pręży się czarny strażnik uzbrojony w długa śniego, szarpsa z bagnetem i burczy w moją stronę. Czego tu? Ja do pana generała Kościuszki mówię. Ten ze szarpsem zaczyna się śmiać i łamie se język. No i patrzcie go, czarnucha, do generała Kościuszka. Ty się żłobie, naucz wymawiać porządnie Tadeusz, koś, Ciusz ko. Trzeba było zobaczyć jego minę, jak my się rzucili w ramiona z panem generałem. Oj, tylko byłem cholernie ciekawy, po co mnie on wezwał, ale postanowiłem nie pytać i no czekać, aż sam mi to powie. O tym, po co pan generał Kościuszko zawitał drugi raz do Ameryki i o kawie. Serce mi się ścisło, jakem zobaczył pana generała. Bo przecie pan generał był nie tak stary, a wyglądał na dziadka. Poruszał się o dwóch laskach, a na czole miał zawiązaną czarną szarfę, co by przykryć bliznę pewnikiem. Straszne rzeczy spotkały pana generała w ojczyźnie, w której walczyło o wolność. Bo to było tak. Ta mój, jego Polska była rozłupiona na trzy kawałki. Między Rosję, Habsburgów i Prusaków. I pan generał Kościuszko zrobił powstanie, co by jego Polska ocalała. No, ale to się nie udało i koniec końców... Pan generał padł okrutnie ranny w jednej bitwie, a potem trafił do carskiego więzienia. Tymczasem z rządzeniem boskim siedział przede mną. Z jaką ciś ważną sprawą, schorowany prawie bez władzy w nogach, pocięty szablami, podziurawiony pikami, z potwornym bólem w głowie i w sercu. Te wszystkie okropne wiadomości o losie pana Kościuszki dotarły do naszego Stockbridge. Jakieśmy obchodzili święto niepodległości 4 lipca. To nasz taki jeden polityk przemawiał na rynku i mówił, że pan Kościuszko równy Waszyngtonowi. Nawet raczył się do mnie ukłonić, mówiąc, że służyłem pod panem generałem. No, ale teraz patrzę na mojego dowódcę i serce mi się łamie. Wszystkie goście, co nam towarzyszą, zostawiają nas w salonie, bo widzą, że my chcieliby zostać sam na sam. Nawet najbliższy przyjaciel, pan Nemcewicz, którym towarzyszył panu Kościuszce we więzieniu, taki całkiem od serca towarzysz, to on też się wycofał za próg. I no generał Gates zatrzymał się przy klamce i rzekł, gdyby coś trzeba było kapralu, to proszę wołać. Ta jest, ser, odpowiadam i cieszę się w duchu, że zawołano mnie kapralem, bo już od dawna mnie tak po wojskowemu nie wołano. Generał Gates zerknął na mój pistolet, co gom miał wetknięty za pasek, ale zara mu niepokój odpłynął z mętnych oczów. No, to muszę powiedzieć, że pan generał Gates to był całkiem stary, bo już miał siedemdziesiątkę na krzyżu. Dlatego miał oczy takie, ale powiem wam na ucho, że pan generał Gates to młodziej wyglądał niż pan generał Kościuszko. Taki los, Jezu Chryste Panie. Ej, jak my zostali sam na sam z Panem Inżynierem, to my patrzyli na siebie. I już nie chcieli mi się po raz wtóry rzucać w ramiona, bo to zrobili im na ganku. Powiem wam, że cisza i milczenie czasami ważniejsze od słów i uścisków dłoni. Tyle można powiedzieć, patrząc na siebie prosto w oczy, że naprawdę. No więc milczymy, patrzymy na siebie i obrazy z wojny nam się przed oczami kołują. A to Taikonderoga, a to Saratoga, a to West Point, a to Karolina Północna i Południowa, a to Charleston, a to Filadelfia, gdzie się ostatni raz widzieli i gdzie pan generał mnie obdarował rycerskim pistoletem, co go teraz mam, zapaskiem. I nie wiadomo, co mówić, od czego zacząć. No to pan generał pyta, ani z tego nizowego, napijesz się kawy, gripi. O, tu muszę wam powiedzieć, że pan generał niemiłosiernie lubiał kawę. Wypijał ją galonami. No, może ciutkę przesadziłem, ale dużo jej wypijał, tej kawy. Trochu mi głupio, że tak siedzę naprzeciw pana generała przy stoliczku, jak równy z równym, bo raczej to ja stałem w gotowości przy panu Kościuszce, bożem był przecież ordynansem. Nie? I, i to ja pytałem może naparzyć kawy, ser? A tu teraz pan generał mnie pyta, czy nie napije się kawy. No to, żeby być grzecznym, mówię, pan generał pozwoli, że mu naleje pierw Tak mówię, bo widzę, że panu Kościuszce trzęsą się ręce. Nalewam kawy do porcelanowej filiżanki, tak cieniusieńkiej, że można przez nią popatrzeć na świat jak przez szybkę. Nie, to co gliniany kubek, jak na wojnie. I tak sobie główkuję, że taki gliniany kubek jest trwalszy, bo wbił się w pamięć jak gwoźdź, a taka porcelanka, ta słabiutka. To. ciut jak przelotna myśl. Patrzy na mnie twardym wzrokiem pan generał, a ja wiem, że to rozkaz, więc nalewam sobie kawy także samo. Potem dolewam. Śmietanki panu generałowi z dzbanuszka, a nie więcej niż trzy krople, tak jak zawsze lubiał, i jedną łyżeczkę o słodze. Mam chętkę posłodzić sobie ze dwie, a nawet trzy łyżeczki, bo bardzo lubię je słodkie. A nie stać nas w Stockbridge na dużo cukru, a ja tego nie robię, bo nie wypada przecież. W milczeniu pijemy. Pachnącą kawę, a ja udaję, że nie widzę, jak się panu kościuszce dłończę się. Wreszcie pan generał przerywa ciszę. Dobrze cię widzieć, gripi. Ja na to, to wielki dzień dla mnie, panie generale, że pan Bóg dał nam się znowu spotkać. No tak, on na to wzdycha. I znów zapada milczenie. I znów nam obu się w oczach kołują obrazki, co ich trudno opisać. I w uszach słychać świsty, krzyki, jęki, ale też śmiechy i piszczałki, bębny. Yankee doodle went to town a riding on a pony, Stuck a feather in his cup and called it macaroni. Yankee doodle, keep it up, Yankee doodle, dandy. Mind the music and the step, and will the girls be handy. I czuję, jak mi stopy krwawią, bo buty mi się rozlecieli i gniecie mnie głód w kiszkach i czuję, że zaraz żołądek mi się rozpadnie na kawałki ze strachu, bo szrapnel przeleciał obok mnie i urwał pół głowy wojakowi, co obok mnie stał. I czuję, jak słodko-gorzka kawa rozpływa mi się po ciele i widzę, jak błękitne oczy mojego pana generała wpatrują się we mnie. Choć błękit tych oczów, już przykrytym, giełką, Co u ciebie gripi? No, Bóg dał, że znośnie, ser. Mieszka się tam mój w Stockbridge. Ma się trochu poletka obok strumyka, kąka i w Sherry Hill. Ma się żonę Jane i dwa dziecka. Jamesa, co się tera, urodził i Charlotte, co się spłodziła dzięki panu generałowi. No, pan generał podnosi drzwi, jakby chciał nimi przebić ze zdziwienia sufit razem z dachem i pyta: Dzięki mnie? Gripi, ty znowu coś baj No jak tu panu kościuszce wytłumaczyć, że mi flecik akurat nie jakoś tak zagrał, kiedy byłem w żałobie? Pokłamliwej wiadomości o śmierci pana generała. I jak raz moja Jane miała akuratne dni do zaciążenia. ej i wreszcie się udało zaciążyć, bo my już tracili nadzieję. No, jak to wyjaśnić? Nijak się nie da. Więc. Zbywam pytanie wzruszeniem ramion i, żeby nie było, niegrzecznie mówię A, a, a jeśli można, serto, ośmielę się spytać no, Pewnie jaka ważna rzecz sprowadziła pana generała do nas Owszem, odpowiada pan generał i dodaje po chwilce Chcę odzyskać pieniądze, które mi się za wojaczkę należą A, a, a co ja... Mam do tego, ser, odpowiadam i czuję, że ze zdziwienia brwi terami się podnoszą prawie do sufitu. Po to mnie pan generał wezwał, że ja niby komornik? Powiem ci, po co cię wezwałem. Ale jeszcze nie teraz. I pan Tadeusz Kościuszko nie powiedział mi, po co mnie wezwał. A ja prawie, żem spuchu z ciekawości. O tym, jakem chciał się bić o Amerykę i o pryszczach na nosie. Na czym to ja skończyłem? A jak pan generał Kościuszko, co był wtedy jeszcze kapitanem, zaciągnął się do naszej armii. Ja to teraz opowiem, jakżem chciał się zaciąć do woja. A to jak mi Bóg miły nie był ochsiup. No bo wiecie, czarnemu człowiekowi to nie tak łatwo w życiu. Nawet jak jest synem afrykańskiego księcia. Ale w przód muszę opowiedzieć, co to u mnie w rodzinie było, bo to też ma się no, jakoś na rzeczy. No to mówię. Chyba już em wspomniał, że mnie moja mamusia po śmierci mojego tatusia, przymuszona biedą, oddała na wychowanie do wolnych, czarnych rolników. Się nazywali Joab i Rose Beanie. I mieli pięćdziesiąt akrów na drugim brzegu Housatonic, niedaleko od Stockbridge. I było mi u nich dobrze. I będę za to moim drugim rodzicom do śmierci dziękował i dawał na msze za spokój ich duszów. No ale nawet jakby mi Binejowie na oścież chcieli drzwi do nieba, Uchylić to jednak to nie była ani moja prawdziwa mamusia, ani mój prawdziwy tatuś. I tak się zdarzyło, że jak już miałem dwanaście roków, to na tej farmie, co się nazywała Evergreen Hill, pojawiła się moja prawdziwa mamusia. Ja wam nie powiem, jak mi mocno serce zabiło, kiedy spojrzał w jej oczy. Podobne do mokrych orzechów, bo tego nie potrafię opowiedzieć, bo mi słów brakuje. Obok mojej mamusi stał wysoki, chudy jak kij od widłów mężczyzna i patrzył na mnie ciekawie. A kiedy on tak na mnie patrzał, to spytałem: Co się pan tak? Na mnie patrzysz, jakbym ci stodołę spalił, albo co? Na to moja mamusia objęła mnie ramieniem i rzekła spokojnie: Nie, mów tak grypi. Dlaczego ja na to? To jest Filemon. Filemon Lee patrzę ci ja na tego Filemona a on przestępuje z nogi na nogę, jakby go coś w jaja uwierało. No i, i co z tego, że Filemon Lee zapytuje. Mamusia chrząkła i odzywa się cichutko To jest mój mąż. Wiecie co? Jakby mi się ziemia pod nogami rozstępła. Jaki mąż? Pytam. No, mąż odpowiada mamusia i dodaje po chwili: Twój nowy ojciec. I czuję, że lepka maś mnie zalała od pięt po czubek głowy patrzeć i ja na tego Filemona, co chudy jak szczapaj, mówię: Mój ojciec? Ejmos? W niebie jest. Mój drugi tatuś pan Joab stoi w sieni i patrzy: Nie potrzeba mi trzeciego ojca. Takem rzekł i tak mi zostało. Hej, co wam powiem? No to wam powiem, że jak mnie mamusia z tym całym Filemonem li zabierali od państwa Binejów, to była straszna rozpacz. Ja bardzo lubiałem, a nawet kochałem panią Rose i pana Joaba, ale mamusia chciała mnie mieć przy sobie. Ja też chciałem być przy mamusi i jakoś. A trzeba się było pogodzić, że wyszła za mąż za tego filemona. No bo samotnej kobiecie ciężko i w ogóle tuali mi się trochę po chrabstwie, gdzie mamusia i ten jej filemon szukali pracy, ale ciężko było. Bo ten mój ojciec trzeci lubiał wypić. No nie powiem, on nawet robotny był. Jak nie był napity, ale jak szedł w cuk, to wszystko zawalał. Wrócili w końcu na stare śmieci, na drugi brzeg, husatonik do Stockbridge. No i jakoś się wszystko poukładało. Minęli trzy roki i się takie coś wydarzyło, że to zmieniło i moje życie, i nową Anglię, i świat, i w ogóle wszystko. Mówię, pamiętam, że to było gorące lato. Z nieba jakby się. Sypali rozżarzone węgle. Miało się wrażenie, że od tych węglów się zapali nasze miasteczko. A akurat żem stał na rynku i żem widział, jak się zbiera kilkudziesięciu ważnych ludzi, przybyłych z całego naszego hrabstwa. Zaraz się rozniesło, że one gadają na konwencji, jak tu się sprzeciwić brytolom. No, bo brytole uchwalili akta nietolerancji. Co by nam ciaśniej zawiązać homonto na szyi. Ludzie w kolonii nie chcieli płacić podatków, co je król mój Wangi wymyślił, nawet za herbatę. Więc my, sru, herbatę do morza. No to Angole się zeźwili i zaczęli grozić, że nam dadzą po tyłkach. No to nasi uchwalili, że trzeba bojkotować wszystko, co angielskie. No to Angole, że takiego wała za przeproszeniem. E się zagotowało. Jakie parę dni później zaczęła się strzelanka? Padli trupy. No to nasi nie w ciemię bici zgrupowali się w milicję i ruszyli, żeby pogonić kota brytolom. No to tamci. Zaczęli nam trzepać tyłki. Hej w końcu z tego tygla wybuchła wojna. Jak już pewnie do was dotarło, to u mnie w domu nie było najlepiej z powodu tego całego Filemonali, co niby był moim trzecim ojcem. To było jakoś tak latem? No, 4 lipca 1776. Jak u nas uchwalono deklarację niepodległości. Jeszcze dobrze nie umiałem przeczytać wszystkiego w gazecie, ale ten cały mój trzeci niby ojciec Przeczytał na głos, co było wydrukowane i mimo, że był napity, to do mnie dotarło przez ten bełkot, że Ameryka chce się wydostać spod brytolskiego Homonta na własną wolność i że wszystkie ludzie są stworzeni wolne i równe. Gawna tam, wybełkotał Filemon Lee. Czarny będzie tu zawsze czarnuchem. Krew mi się zagotowała w żyłach, ale zamkłem gębę, bo po co? Potrzebna jeszcze jedna awantura? Ja się stawiałem Filemonowi li, i jak byłem mniejszy, to mogłem dostać baty, ale wtedy miałem już 17 roków i zrobił się ze mnie byczek. I jakbym mu przedzwonił, to by się Filemon złamał na pół, ale mu nie przedzwoniłem. Chociaż mnie ręka świerzbiła, po co mamusi robić kolejną przykrość? Zresztą i tak on, ten niby mój trzeci ojciec zasnął z japą nad Western Star, patrzałem jak mamusia go bierze pod ramię i ciąga do łóżka, jak mu zzuwa buty, rozpina pasek i przykrywa kołdrą. Podniosłem się z zydla, żeby jej pomóc. Zostaw, sama to zrobię. Patrzałem i krew mi się w żyłach w pianę zamieniła. Pomyślał, że brzydko, dokroć szed. dosyć. Następnego dnia poszłem do biura, gdzie się można było zaciąć do wojska. W kolejce stałem jaki dwudziesty i jeden tylko byłem czarny, co mnie trochę zdziwiło. Bo sobie myślałem, że. Jak w tej deklaracji niepodległości pisze, że wszystkie ludzie są wolne i równe, to czarne i białe też jest równe. I czarni powinni się za Amerykę bić. Nie ma to tamto. Wreszcie żem stanął przed sierżantem, co zapisywał do woja. On miał pryszcze na nosie, jak pamiętam. A ty tu co? pyta. Do armii. Ja mu na to. A on, ile lat masz, chłopcze? Ja mu prawdę, no, siedemnaście, ser. To idź babom na targ jajka nosić. Sierżant z pryszczami nosie mi na to, a poza tym czarnuchów nie przyjmuję. Wiecie, co se pomyślałem? No chyba wiecie. Że wrócę do domu i powiem Filemonowi li, miałeś Filemon rację. Czarnuch zostanie czarnuchem, nawet jakby chciał utoczyć krwi za wolność Ameryki. Potem se pomyślałem, co by tu odpalić sierżantowi i wymyśliłem, ja współczuję panu, ser. Bo co? Bo na białym nosie bardziej widać krosty. O tym, jak Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ja tam nie jestem tak bogobojny, jak była moja Jane. Moja Jane, już na łąkach niebieskich wpatruje się w jasne oko opatrzności, powędrowała prościutko do samego nieba, bo była miła sercu Pana Jezusa, się pięknie do Niego modliła i nie miała takich różnych myśli o Panu Bogu, jakie ja mam. Ale jak chodzi o moją ścieżkę przez życie, to myślę sobie, że jednak mnie Bóg prowadzi do siebie. No, nie tak jak Jane, prościutką drogą, ale zakręta sami. A co tam będę bajtlował? Rozchodzi mi się o moją wojaczkę. I już wam mówię. Bo to się okazało, że nas faktycznie nie przyjmują do woja. Tak wymyślili sobie prawnicy. A to z papugami wiadomo jak jest. Wtedy pan George Washington, naczelny wódz, uchylił ten zakaz. No, ale nasze papugi z Massachusetts znowuż powiedzieli, że nie. Nie ma miejsca w armii dla czarnych i Indiańców. Nie, bo nie i już. Ale jak nasi zaczęli dostawać w dupę za przeproszeniem od Brytyjczyków, to się ramiona rozwarli i serdecznie zapraszamy, proszę bardzo, Ginta! Za rewolucję. Jak pamiętam, to było tak mniej więcej pod koniec kwietnia 1777. Józef miał skończone 18 roków, i już byle Sierżancina z krostami na kinolu mógł mi skoczyć. Ale najsampierw musiałem się jakoś uporać z rodziną, no co nie? Był piękny dzionek, i patrzałem, jak wiosna się zaczyna rozpryskiwać zielenią na wzgórzach i pagórkach Berkshire. O tu muszę powiedzieć, że ja zawsze byłem taki jakiś miłośny co do natury. Zawsze mnie oko cieszyło, jak coś zachwycające widziałem. A to te pąki na jabłonkach, co puchną na wiosnę, żeby się z nich wykluły kwiaty, jak rozsypane bieluchne ziarenka ryżu. A to jak soki wzbierają latem na liściach, aż się żyć chce. A to jak na jesień kruszą się te liście w żółtych, czerwonych i brązowych kolorach, gadając swoją mową, że nic nie jest wieczne. A to jak zimą. Golutkie gałązki przykrywa biały puch, żeby pocieszyć, że się jednakowoż na wiosnę z martwych powstanie. Hej, e? także samo lubię patrzeć na chmury, co płyną po niebie jak żaglowce. Albo jak postrzępiona bawełna, jak się srożą przed burzą, czernieją, bo deszcz w nich się nazbierał i zaraz rzuci wodę na nasze góry, żeby się trawa, krzaki i wszelkie boże stworzenie napiło i spragnienia nie zdechło. O, taki już byłem, jestem i będę. Aż mnie Pan Jezus zabierze do mojej Jane i mojego synalka Jamesa i reszty halów i położymy się... Wszystkie na łące niebieskiej będziem patrzeć w oko opatrzności. Ech, ale jeszcze dycham, choć już z trudem, i muszę wam powiedzieć, że piękna tego świata to dopiero mnie nauczył tak do końca mój generał Kościuszko. Bo pan generał cudnie malował i rysował. On się w Paryżu tego. Malowania uczył. Taki był pan generał. A co ja tu o trawce, kwiatuszkach i chmurkach, jak miałem o wojnie? No dobra. Jest wiosna, koniec kwietnia. Siedzę ci ja na werandzie i patrzę, jak się wdali zielenią, górskie stoki. Gdzieś tam sobie wesoło szumi nasza rzeka, tonik, A mnie tak jakoś dziwnie na sercu i trochu niewesoło. Nagle czuję, że ktoś kładzie mi dłoń na ramieniu. I ja już wiem, że to moja mamusia, bo tylko moja mamusia potrafi tak letko położyć dłoń na ramieniu no bo przecież nie ten cały filemon. Ten tak cię tryknie, tak byś siekierą dostał po grzbiecie. Odwracam oczy na mamusię i już nie patrzę na góry. Co ci jest, gripi? Pyta mamusia. A na góry se patrzę. Mamusia pochyla się nade mną, zerka na mnie tym swoim wzrokiem, co jest podobny do błysku mokrych orzechów. Widzę, jak się pomarszczyły jej policzki wokół wargów, jak posiwiały jej włosy, jak cień zmęczenia zasłonił uśmiech. Ty na góry nie patrzysz, gripi? mówi mamusia. Jak nie na góry? Kiedy patrzę na góry, odpowiadam. Ona wyprostowuje się i zerka na mnie z odległości. Ale tak uważnie i ze smutkiem jakimś. Ty patrzysz gdzieś dalej, mówi. Gdzie? W siebie patrzysz, gripi. Sieżachłem, jak w siebie, kiedy żeś powiedziała, że gdzieś dalej. I mocno mnie w gardle ścisło, bo mamusia się zgadła, że patrzę w siebie. Ty chcesz odejść z domu? Co, mama, nie kłam, gripi. Przerywa mi mamusia. Ty myślisz, że ja nie wiem? Jak już rok nazad chciałeś odejść, żeby być przy wojsku? Co mama? Próbuję się bronić. Ludzie cię widzieli. Jakaś stał w kolejce do rekrutacji i no cię nie przyjmęli. Bo mleko miałeś pod nosem. Co mama? Ja swoje jak Katarynka. Era już nie masz mleka pod nosem i chcesz iść do wojska. Bo ci Filemon na nerwach gra. Ech, odrywam wzrok od orzechowych oczów mojej mamusi. Patrzę znowuż na góry i mówię równym jak heblowana deska głosem Chcę się bić, żeby nam brytole już na szyjach Homonta nie kładli. Komonto to my zawsze będziemy mieć na szyjach. Wojna po to, żeby coś zmienić Teraz biorą nas jak równych do milicji i armii Przekonuję, mamusie Ja pogadam z Filemonem, żeby się zmienił Mama mówi tak krucho, że aż mnie coś zakłuło w piersi Mamo, to nie przez Filemona, kłamie Z tej wojny nic nie będzie Wolność i równość będzie bo tak pisze w deklaracji A, Mamusia macha ręką, odwraca się do mnie plecami I już wiem, że nie mam odwrotu Że muszę iść do woja Choćbym miał jej złamać serce Nie wiedziałem, co jeszcze powiedzieć To tak zagadałem No i armia da mi porządne buty Tak, żem zagadał Bo nie, nie miałem porządnych kamaszy Następnego dnia stanąłem do poboru to był 1 maja 1777. Ten sam sierżantina mnie zapisał do woja. Co rok nazad nie chciał mnie zapisać. Miał te same pryszcze na tym samym białym nosie. Dostałem przydział do pierwszej brygady kompanii Stockbridge. Dowodził nią właściciel naszej gospody pod wstrząśniętym młynem, pan Isaac Marsh. Zapisano mi w papierach, a mam je do dzisiaj, wysokość pięć stóp siedem cali, kolor skóry czarny, włosy kręcone, zęby zdrowe. Razem ze mną zaciągnął się Frank Dunkins. Jego specjalnie tu wspominam, bo się pojawi jeszcze w mojej gadce. Frank miał wpisane w papierach, że ma znak szczególny niebieskie oczy. Niby to żaden znak szczególny, ale u nas niebieskie oczy... To znak szczególny jest. A potem stanąłem we drzwiach i pożegnałem się z mamusią. Nie płakała, ale Filemon Lee, ten niby mój trzeci ojciec, płakał. I dał mi na pożegnanie łańcuszek z miedzianym krzyżykiem, z Jezusikiem, co go mam na szyi do dziś. I każe się z nim pogrzewać. Filemona Lee jużem nigdy żywego nie zobaczył. O tym, jak pan kapitan Tadeusz Kościuszko się smucił i bronił naszej stolicy. We w tym czasie, jakem się sposobił do woja, to już pan Kościuszko u nas w armii był za oficera, jeszcze najsampierw był kapitanem. No tu muszę wam powiedzieć że jak my się już mocno zaprzyjaźnili, to pan generał opowiadał mi takie rzeczy od samego serca i ja mu też je tym samym odwdzięczałem. Ale teraz o nim będzie, a to było tak, posłuchaj tam. Siedzi pan kapitan Kościuszko u siebie na kwaterze we Filadelfii, plączą mu się myśli. To se wspomni swoją ukochaną, tę córkę bogatego pana. To se popatrzy na jej pukiel i na chusteczkę, co na niej wyszyte dwie literki L i S. Panna się nazywała Ludwika Sosnowska. I słyszy pan Kościuszko ostatnie słowa pożegnania panny, i takie tam smutne słodkości, że na zawsze, że nie zapomnij. No takie słóweczka jak pęknięte perełki. Ale Sara mu się krew gotuje w żyłach. Bosse, myśli pan Kościuszko, że mu się źle życie układa i czuje, jakby mu nożem po duszy ktoś przejechał. No bo w miłości mu się nie udało i w żołnierce też. Nie chcieli go w ojczyźnie i musi szukać wojaczki gdzieś po Bożym świecie, aż go zagnało za ocean. I teraz myśli, jak to tutaj w Ameryce będzie. Siedzi i patrzy w okno, za którym już jesień dycha zimnymi westchnieniami, i pan Kościuszko spogląda na ludziów, co mówią językiem, który jeszcze mu się w gębie kiełbasi i chce walczyć o wolność Ameryki, bo nie może walczyć o swój kraj. Nie powiem wam, gdzie się mieściła kwatera pana Kościuszki, bo mi to ze starej głowy wywietrzało, ale chyba to było przy. Alfred Zalny? Tak, tak, to tam było, teraz już se przypomniałem. No, to tam mój siedzi, posmutniały mój pan generał, myśli mu się kołują, serce puka smutkiem i żałością, głośno puka. Myśli se pan Kościuszko, ale mi z tego smutku głośno serce puka. A to nie serce puka! I no ktoś do drzwi, kto tam? Mówi pan Kościuszko, ale po francusku, więc ten ktoś za drzwiami nie rozumie i jeszcze mocniej puka. Pan Kościuszko urywa te swoje smutne myśli. One te smutne myśli. Jak koraliki rozsypują się po deskach podłogi, podchodzi pan Kościuszko do drzwi i odsuwa rygiel. Za progiem stoi zdyszany wojak, salutuje do wyświechtanego trikorna i melduje, ale ma się rozumieć po angielsku. Jest pan proszony do Komitetu Bezpieczeństwa, ser. Co? Pyta pan Kościuszko i mówi nawet po naszemu, ale nic w ząb nie rozumie, co się do niego gada. Ten zdyszany wojak nie wie, co robić, jakby języka w gębie zapomniał, ale widać, że jest łebski, więc na migi pokazuje, że trzeba z nim iść. Robi wiatra kręcami i mówi: Pan Benjamin Franklin czeka, ser. Benjamin Franklin. Wpada do uszów pana Kościuszki i raczej już pan Kościuszko rozumie, że trzeba iść. No to idzie. Już ci jest w Independence Hall, gdzie czekają na niego ważne ludzie z Kongresu i Wydziału Wojny. Eee, tak to pamiętam z tego, co mi pan generał później opowiadał. Pan Benjamin Franklin stoi przy wysokim oknie. I na jego łysinie odbija się blady, błysk słońca, blady. bo To już jesień i słońce za mgiełką. Wszystkie ważne ludzie z Kongresu i Wydziału Wojny patrzą na tego Polaka, co nazwisko ma takie, że idzie sobie język w drzazgi połamać i kiepsko mówi po naszemu i no po francusku można się z nim dogadać. Na szczęście pan Franklin umie po francusku gadać, więc gada. Panie kapitanie... Komitet Bezpieczeństwa chce powierzyć Panu wzniesienie fortyfikacji w obronie naszej stolicy. Torysi zajęli Nowy Jork. Jak ruszą na Filadelfię i zdobędą stolicę, to będzie po sprawie. Zostaniesz Pan głównym inżynierem obrony Filadelfii. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.